Witam, komentarz Dobrego Szlaku, Kamil Klimczak, witam Państwa serdecznie. Pierwszy, można powiedzieć, taki pilotażowy odcinek. Jak widać, warunki cokolwiek polowe, takie amatorskie, no ale nie każdego od razu stać na profesjonalne studio. A też w takiej formie, dlatego że nie zawsze jest czas i, powiedzmy, możliwości, żeby coś napisać. Do tej pory no, Chrobry Szlak był tylko medium, można powiedzieć, no, pisanym. Teraz próbujemy się też w takiej formie z Wami kontaktować. Zobaczymy, jak to po prostu uda się zrealizować, bo też różnie bywa. Bez dłuższych wstępów, cała ta koncepcja tego komentarza, jak się wczoraj przygotowywałem, gdy wieczorem wróciłem do domu, cała koncepcja się oczywiście posypała. Koncepcja się posypała dlatego, że stało się to, o czym pewnie wszyscy już wiecie, czyli zamach na prezydenta Gdańska, na Pawła Adamowicza podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. No to jest dość szeroko komentowane, może ponieważ zakładam, że przynajmniej widzowie tego nagrania mniej lub bardziej uważnie śledzą wydarzenia polityczne, więc może nie będę omawiał tak step by step wszystkich faktów. Kilka takich wybranych aspektów. No nie wiadomo, kto dokonał tak naprawdę do końca tego aktu, nie wiadomo dlaczego, skąd to wszystko, ale można powiedzieć jedno, że no, ruszyła oczywiście lawina odcinania się, solidaryzowania i tak dalej. Oczywiście już Jerzy Owsiak z właściwym dla siebie zacięciem postanowił stwierdzić, że to jest wina oczywiście partii rządzącej, telewizji publicznej i w ogóle kogo tam jeszcze. Ja oczywiście nie widzę nic dobrego z takiego no, dziabania nożem każdego, w tym przypadku jeszcze do tego byłego działacza Platformy Obywatelskiej. No ale właściwie należałoby zwrócić uwagę na jedną rzecz, że kiedy się zdarzy coś tragicznego, to zawsze politycy tego głównego ścieku mówią o konieczności, prawda, wyciszenia wojny polsko-polskiej i tak dalej. Tyle, że ta wojna plemiona Platformy z plemieniem PiSu jest na tyle immanentną cechą III RP, że no, bez tego ten system by się bardzo szybko załamał. I tak jak po Smoleńsku, czy potem po mordzie w Łodzi jesienią 2010 się mówiło o tym, żeby to wyciszyć, no to równie szybko te apele cichły, gdy wracało się do szarej rzeczywistości i okazywało się, że no, bez tego się po prostu nie da. I stąd no, trzeba zachować pewną wstrzemięźliwość w tej kwestii. Myślę, że po raz kolejny nawoływanie do tego, żeby przestać się tu spierać, jest absolutnie może nie bez sensu, ale na pewno będzie bezskuteczne. To, że tam, powiedzmy, kierują nami jakieś szlachetne pobudki, nie oznacza, że powinniśmy być baranami, którzy nie widzą otaczającej nas rzeczywistości. I tak to powinno wyglądać. Tak naprawdę tylko tyle w kwestii Pawła Adamowicza. Mimo wszystko mam nadzieję, że tam wyjdzie z tego, chociaż no, rany są poważne. Mimo wszystko smutna okoliczność. No tylko, że jeszcze dodałbym, że należy się dokładnie przyjrzeć śledztwu, które będzie prowadzone, tej osobie, która temu nożownikowi
Czy tam po prostu ktoś nie maczał palców, nie jestem fanem teorii spiskowych, no ale takie rzeczy trzeba do siebie dopuszczać, bo każdy, kto tam zna na przykład historię Wojciecha Sumińskiego, to nie zaprzeczy, że służby tajne w naszym kraju różne rzeczy robią. I tylko tyle w kwestii Adamowicza. Natomiast przechodząc do tego, co już sobie wcześniej przygotowałem, to temat, którym powinienem się zająć chyba z 2 tygodnie temu już, tylko że po prostu brakowało mocy przerobowych, czyli tak zwana koalicja antyunijna. W tej chwili w składzie Ruch Narodowy, Janusz Korwin-Mikke i tamta jego aktualna partia, jakkolwiek się ona nazywa, Grzegorz Braun i teraz jeszcze Leroy. Ja bym chciał być dobrze zrozumianym, więc może tak bym prosił o uważne obejrzenie, uważne przesłuchanie każdego słowa, więc najpierw te rzeczy dobre. No dobrze, że jest jakaś konsolidacja, dobrze, że następuje jakieś porozumienie. Wszyscy mówią antysystemowców, ja tego słowa bardzo nie lubię, bo uważam, że to, co nas definiuje ideologicznie, to są uczucia za czymś. Czy ktoś jest nacjonalistą, czy jest wolnościowcem, konserwatystą, no to właśnie jest za prymatem interesu narodowego, czy tam za jakąś tam wolnością różnie też rozumianą, czy za ochroną takich wartości tradycyjnych, a nie jest przeciw. No nie prowadźmy do anarchii, bo niestety taki czysty, jakby tak oczywiście brać to od strony takiej czysto teoretycznej, to taka antysystemowość skończy się jakimś no, anarchizmem, bo zawsze jakiś system musi być, zawsze musi panować jakiś porządek, a potem się okaże, że no, ktoś się tak zagalopował w walce z porządkiem, że gdy już następuje porządek ten narodowo-konserwatywny, to on też nie jest się w stanie temu podporządkować. To taka uwaga. Tym bardziej, że nikt nie powiedział, że antysystemowcy muszą być tylko prawicowi. No można powiedzieć, że anarchiści też są antysystemowcami. Oczywiście w realiach to wygląda całkowicie inaczej, ale ja w każdym razie dlatego unikam tego słowa. I teraz to, co mnie niepokoi, to, co też powoduje, że ja staram się nasze środowisko tutaj polityczne zachowywać pewien dystans do tej koalicji. No są przede wszystkim takie sprzeczności wewnętrzne. Oczywiście w sytuacji wyborów do Parlamentu Europejskiego suma summarum takie różnice jakieś gospodarcze, na przykład w spojrzeniu na gospodarkę, tak jak między Ruchem Narodowym czy Korwinem, no to nie odgrywają takiej dużej roli. Ale już nawet w tej kardynalnej kwestii, czyli w kwestii czy to polexitu, czy tam wypychania Polski z Unii, no to już widać, że od tej narracji grudniowej, że no tutaj jedna strona ma hasło polexit, druga strona ma do diabła z Unią Europejską, przychodzi do tej koalicji Leroy, który mówi, no ale to właściwie reformujmy tą Unię Europejską i zresztą współpracownicy Leroya ze Stowarzyszenia Skuteczni w grudniu po zawiązaniu koalicji Ruchu Narodowego i Wolności bardzo ją krytykowali. Więc zaczyna się rodzić pytanie, czy ta koalicja w ogóle dotrwa do wyborów. Zresztą sam Janusz Korwin-Mikke dobrze wiemy, że to brać go gdziekolwiek na podkład to jest jakby wziąć do ręki odbezpieczony granat, który nie wiadomo kiedy nam wybuchnie. Czy nie palnie znowu jakiś tam Hitlerów niepełnosprawnych i innych takich rzeczy. No, ja rozumiem na przykład absurdalność tej akcji z fajerwerkami na Sylwestra, żeby nie odpalać, bo psy się boją, ale z kolei no, rzucanie petardami tam przy psie, no
Ja nie patrzyłem, czy ten pies Korwina się bał, czy się nie bał, no ale jest to po prostu beznadziejnie głupie. I nie prowadzi do niczego poza kolejnym wygłupieniem się i 5 minutami w mediach, ale przy Korwinie myślę, że jednak zasada, nieważne jak mówią, ważne żeby mówili, chyba jednak nie obowiązuje. Takie mam wrażenie, zwłaszcza po wyborach 2015 roku i słynnym 476. Ale przede wszystkim spójrzmy na to od innej strony, czego chyba nikt nie poruszał. Ponieważ, no zastanówmy się, czy wprowadzenie tam przez tą koalicję 4 czy 5 europosłów przybliży nas do realizacji polexitu, czy tam innych celów tej koalicji takich mających na celu rozmontowywanie Unii. Jeśli brać pod uwagę tylko perspektywę maja tego roku i tych wyborów, nie. Parlament Europejski, co zresztą wykazała wyprawa dziennikarzy prawicowych zorganizowana przez Dobromira Sośnierza do Brukseli, jest instytucją całkowicie fasadową. To czy ta koalicja wprowadzi do Europarlamentu 0, 1 czy 4 europosłów, no to powiedzmy ma taki wymiar, że powstanie kilka nowych filmików z płomiennymi przemówieniami w sali w Strasburgu czy w Brukseli. Oczywiście też powstaną w kraju jakieś biura, parę osób znajdzie zatrudnienie. Ja tego nie mówię absolutnie złośliwie, ja zdaję sobie sprawę, że przy prowadzeniu działalności politycznej poważnej, no to niezbędnym jest, żeby tam parę osób przynajmniej było na etacie i żeby po prostu zajmowali się polityką zawodowo, bo powyżej pewnego poziomu dziennikarstwo amatorskie, polityka amatorska po prostu zaczyna brakować czasu, bo trzeba się zająć zarabianiem pieniędzy. I to jest jakby oczywiste. Oczywiście nie wszyscy to zrozumieli. Na przykład chyba Paweł Kukiz tego nie zrozumiał z tymi swoimi antysubwencjonistycznymi. Może coś połamałem zasady języka polskiego, trudno, przepraszam. Ale z tymi swoimi takimi poglądami, żeby nie brać pieniędzy od państwa, no to nadrobił sobie kilka długości do tyłu w stosunku do konkurencji. Ale generalnie to taka koalicja, no to ma jedynie sens, moim zdaniem przynajmniej, że potraktujemy wybory do Europarlamentu jako przedbiegi. Jako przedbiegi przed wyborami krajowymi, które będą w październiku. A już nawet czynniki tak zwane oficjalne czy półoficjalne, niektórzy liderzy aktualnej partii Janusza Korwin-Mikkego, czyli tam partii, nie wiem, czy to Wolność w skrócie Korwin, czy Korwin w skrócie Wolność, sami działacze tego nie wiedzą, bo się ich nawet pytałem całkiem niedawno, tak wyrażają półgębkiem przekonanie, że to tylko tak na Europarlament się da, ale w wyborach krajowych różnice ideologiczne, różnice w programie ekonomicznym są zbyt duże. I to jest zapewne prawda. A nawet jeśli taka koalicja by jakoś przetrwała do wyborów sejmowych, no to po wyborach sejmowych ja sobie jakoś nie wyobrażam współpracy na dłuższą metę w jednym klubie narodowców, jeśli traktują poważnie swój program, który tam przedstawiali chyba z 2 lata temu, tych tam wolnościowców, jeśli też traktują poważnie swój program, wolnościowców, no przesadziłem, korwinistów, bo to jest jeden z odłamów ruchu wolnościowego, nie każdy wolnościowiec to korwinista, są takie przypadki, wbrew pozorom. I no, ja jakoś tego na dłuższą metę nie widzę i obawiam się, że taki projekt sejmowy skończyłby się tak jak klub Pawła Kukiza, tylko powiedzmy ta dekompozycja by następowała trochę szybciej, bo klub Kukiza do wyborów tam przetrwa, co będzie po wyborach to nie wiadomo, ale można powiedzieć, że skończyłoby się tak, że no, byłaby jakaś dekompozycja na jedną frakcję, drugą frakcję, a ci tacy mniej wytrzymali, no to po prostu poszliby
do obozu władzy, prawdopodobnie do PiSu. Jakby im jeszcze brakowało kilku posłów, to natychmiast by zaczęło się takie wyciąganie. O tym jestem jednak absolutnie przekonany i z tym się łączy jeszcze jeden temat, mam nadzieję, że zdążę, bo założyłem sobie, że dłużej niż pół godziny jeden odcinek nie powinien mieć. Mianowicie sprawa ministra Andruszkiewicza, jego tam dokonań i osiągnięć, i generalnie ruchu narodowego. To jest temat trochę głębszy. Bo właśnie, Adam Andruszkiewicz. Wszyscy wiemy, jak w dużym tempie i długą drogę polityczną przebył, żeby wejść na stołek wiceministra cyfryzacji. Czyli no w tej kadencji Sejmu Młodzież Wszechpolska, Ruch Narodowy, Kukiz 15, Endecja, Wolni Solidarni, Stowarzyszenie dla Polski, jednoosobowy koalicjant PiSu, bo jeszcze do klubu parlamentarnego nawet nie wszedł. No to tak w skrócie. I to jest właśnie taki asumpt do tego, o czym mówiłem przed chwilą. Adam Andruszkiewicz, podejrzewam, że jeszcze w 2015-2016 był uważany za wielkiego ideowca. I on zresztą przecież nie wyskoczył jak królik z kapelusza, nigdzie tam nie wypchnęła go na pierwsze miejsce jakaś tam durna komisja weryfikacyjna, jedna z tych, które tworzył Paweł Kukiz. Ale przecież tak, Adam Andruszkiewicz został prezesem Młodzieży Wszechpolskiej. No nie oszukujmy się, nie byłem przy tym, ale to była tajemnica Poliszynela, że z namaszczenia, powiedzmy, inaczej, z błogosławieństwem Roberta Winnickiego i z namaszczenia całej wierchuszki ówczesnej Młodzieży Wszechpolskiej. Właśnie dlatego, że był prezesem Młodzieży Wszechpolskiej, dostał tą jedną z trzech jedynek, powiedzmy, z rozdzielnika dla RN-u, ponieważ posłowie Rzymkowski i Józwiak, obecnie obaj w UPR-ze, wtedy jeszcze tam powiązanie mniej lub bardziej z Ruchem Narodowym jako członkowie Rady Politycznej, choć z tego co wiem nie byli członkami partii. Jak to możliwe, nie pytajcie się, wiem, że tak było. Wydeptali sobie, powiedzmy, te swoje jedyneczki sami. Oczywiście z drobną pomocą jakąś tam, ale jednak w głównej mierze wydreptali to sobie sami, powiedzmy w 80%. Natomiast trzy jedynki z rozdzielnika to był pierwotnie Bosak, Winnicki i Andruszkiewicz. Kiedy Krzysztof Bosak zrezygnował, to w to miejsce wszedł Sylwester Chruszcz. I w tym momencie Andruszkiewicz został posłem, kiedy zaczęło dochodzić do napięć z Robertem Winnickim. Zresztą, no, jakby taki był, z tego co wiem, plan Winnickiego, żeby jak najszybciej ten klub wysadzić w powietrze, no tylko, że to powiedzmy nie wyszło za bardzo. Właśnie Andruszkiewicz został wybrany przez Kukiza jako taka osoba najmłodsza, z najmniejszym doświadczeniem politycznym, z najmniejszym dorobkiem życiowym, na osobę, która będzie namaszczona, prawda, na tutaj twarz tego kukizowego ruchu narodowego, wbrew pozorom nie Jakubiak, wbrew pozorom nie Jakubiak. Jakubiak może miał tam mieć jakąś dużą rolę, ale na pewno twarzą miał być przez dłuższy czas Adam Andruszkiewicz. No i co? I Andruszkiewicz utworzył Stowarzyszenie Endecja, no potem to stowarzyszenie nagle najpierw wystrzeliło, zaczął budować swoje struktury, potem nagle oklapło, a panowie Andruszkiewicz już udali się do Kortela Morawieckiego. No w międzyczasie Adam Andruszkiewicz zaczął bardzo często być zapraszany do telewizji publicznej, tam gadał takie androny o Platformie Obywatelskiej. A zresztą świetnie to podsumował Artur Zawisza. Tutaj ten wycinek. Obywatelskiego Chruszcz i może Andruszkiewicz są takimi posłami około pisowskimi, z czego Andruszkiewicz robi, i to też
no tak sobie powiedzmy, oszołomiającą karierę medialną, tak? To jest takie przeciekawe zjawisko, bo to jest młody chłopak, były prezes Młodzieży Wszechpolskiej, w swoim czasie bardzo ideowy działacz, który ma no, taki naturalny talent aktorski, można powiedzieć, i wykorzystuje ten talent, mówi autentyczną Gwarą Podlaską i gra tym, że pewne banalne treści wypowiada pełnym przejęcia głosem i właśnie jeszcze tą gwarą, a publiczność szaleje, tak? Wchodzi taki Adam Andruszkiewicz do studia telewizyjnego i mówi: ja tutaj jako poseł z Podlasia i polski patriota zupełnie sobie nie mogę wyobrazić, że ci zdrajcy ojczyzny chcą naszą Polskę najechać. Panie Tusk, my panu pokażemy, my nigdy nie dopuścimy do pańskich rządów. Polska obroni się przed tymi zdrajcami. No i świetną, autentyczną Gwarą Podlaską, bardzo banalne, wręcz wyświechtane treści, ale wypowiada z ogromnym przejęciem, mając miłą twarz młodego chłopaka, i publiczność szaleje. Niezłe. No. Kolega Zawisza ma talent aktorski. Przynajmniej w kwestii naśladowania Adama Andruszkiewicza. Mniejsza z tym. Na co chciałem zwrócić uwagę? No, niestety, Adama Andruszkiewicza, czy tego chcemy, czy nie, wypromował Robert Winnicki. To on go tam osadził. No ja wiem, że zjazd wybiera prezesa, no ale no, to nie oszukujmy się, wszyscy wiemy, jak to wygląda, że wszystko się rozstrzyga za kulisami. On go, powiedzmy, namaścił na prezesa Młodzieży Wszechpolskiej w mniejszym lub większym stopniu. Myślę, że bez jego zgody ten wybór nie zostałby dokonany. Następnie doszło do tego, co nastąpiłem, co nastąpiło, o czym mówiłem, te wszystkie fikołki Andruszkiewicza. No ale skąd to się w ogóle bierze? Otóż to jest problem, jak budowano Partię Ruch Narodowy i co ze sobą ta partia robi. Jest to niewątpliwie duża, dość istotna część obozu narodowego. Nie jedyna, mimo że próbuje sobie no jakby te trzy organizacje, ONR, Młodzież Wszechpolska, Ruch Narodowy, próbują zawłaszczyć, prawda, że one tylko mają prawo do nazywania się narodowcami, a reszta to są oszołomy, odszczepieńcy i w ogóle agenci. No, niestety tak jest. Ale o co chodzi? Ruch Narodowy, przypominam, jako ruch społeczny powstał w 2012. Na koniec 2014 powstała partia. I w międzyczasie takim hasłem, wiem, bo byłem tam w środku, na niskim szczeblu, byłem. Była generalnie taka narracja, że my tu musimy uważać, kogo wpuszczamy, bo przyjdą giertychowcy. I mieliśmy taki przypadek z autopsji, rzeczywiście kilka osób, od tego, które miały pewien dorobek, chciały coś zrobić, odbiły się od ściany w Ruchu Narodowym. Odbiły się od ściany, bo no, stwierdzono, że to są ci źli giertychowcy. A wiadomo, Roman Giertych ma swoje za uszami. Zresztą historia Ligi jest dość ciekawa. Myślę, że jeśli ktoś tam chce się wypowiadać o tym, jak ma się prowadzić politykę obozu narodowego, powinien ją poznać, że no, Liga święciła, powiedzmy, jako takie sukcesy. Oczywiście, gdy miała błogosławieństwo Radia Maryja, ale kiedy jeszcze w latach 2001-2005 była jakby takim pospolitym ruszeniem, partią trochę wielonurtową, a w 2005 przy wyborach Roman Giertych właśnie zaczął wpychać do niej swoich właśnie pretorianów z Młodzieży Wszechpolskiej i potem czyścić te doły struktur z jakichś tam dysydentów i w tym momencie ta partia została trochę zglajszachtowana. Mówię w bardzo dużym uproszczeniu, bo gdybym miał zrobić wykład o historii Ligi Polskich Godzin, to po pierwsze nie czuję się w 100% kompetentny, po drugie zajęłoby to ze 2 godziny. Myślę, że jeszcze ze 2 osoby bym mógł wtedy zaprosić i one by powiedziały dużo różnych ciekawych rzeczy. Nie o to chodzi. I do 2015 roku, do wakacji, hasłem w Ruchu Narodowym było też to, że liczy się dla nas przede wszystkim podmiotowość polityczna, nie będziemy w żadne tam koalicje wchodzić.
Pojawia się Paweł Kukiz, następuje magiczna zmiana, że Kukiz chce z nami rozmawiać i wiecie, właściwie to dobrze by było wejść do Sejmu, bo to nam pomoże lepiej działać. Dobra. No tylko wtedy zaczyna się ten cały cyrk z Kukizem, różne weryfikacje, komisje, kurczę, jakieś rozdziały jedynek, kłótnie o miejsca, jacyś ludzie kompletnie z Księżyca, którzy są pełnomocnikami Kukiza, czy tam sami się mianują pełnomocnikami Kukiza, różne, prawda, odstrzeliwanie ludzi, no w tym momencie, prawda, jako pierwszy zostaje odstrzelony przez Kukiza Artur Zawisza. No generalnie Kukiz sobie wybiera, kogo on chce z Ruchu Narodowego, kogo on nie chce, a wybiera ludzi takich, których, którzy będą mu jak najwięcej zawdzięczać. No i następuje w tym momencie destrukcja pieczołowicie również przeze mnie budowanych struktur Ruchu Narodowego. Tam w tle są również moje przeboje, o których może kiedyś opowiem tutaj z Łódzkim Ruchem Narodowym. I kiedy w 2016 Robert Winnicki opuścił klub Kukiza, no to wraca ta narracja, że trzeba budować struktury i liczy się dla nas suwerenność polityczna. To wtedy już pierwsza lampka mi zaświtała na miłość, bo skąd panowie, co robiliście przez kilka ostatnich lat? Gdzie są te struktury? No i teraz w 2018 wchodzi narracja, no wiecie, znowu dobrze by było się dostać do Sejmu. No. Ja rozumiem, że trzeba prowadzić w polityce pewne kompromisy. Nie można prowadzić polityki w sposób doktrynerski. Że czasem trzeba ustąpić, czasem trzeba się dogadać, żeby zyskać sobie możliwości działania. Ale na miłość boską, nie można co dwa lata zmieniać narracji o 180 stopni, bo wtedy się przestaje być kompletnie wiarygodnym. Czasem oczywiście są takie okoliczności, że no, doznajemy nagle iluminacji, i musimy jakby przeformatować swoje myślenie na temat tego czy tamtego. Ale nie tak, że co dwa lata robimy zwrot o 180 stopni i tak się kręcimy w kółko. No tak to można komenderować sobie plutonem wojska, ale nie partią polityczną. Niestety. I Ruch Narodowy, jak patrzę teraz, zachorował niestety na giertychowszczyznę i mówię to z wielkim smutkiem, bo ja naprawdę bardzo cenię dużą część działalności Roberta Winnickiego. Osobiście żadnych tam pretensji do niego nie mam, mimo żeśmy się tam w sensie politycznym porozjeżdżali. No tyle, że niestety on teraz znowu postawił na budowanie partii zbiernych, miernych, ale wiernych. Porównajcie sobie jedynki do, na przykład do Europarlamentu 5 lat temu, nie mówię już o ich obecnych dokonaniach, typu, no bo ja wiem, że Marian Kowalski popłynął, ale mówię o jakimś dorobku życiowym, jakiejś również rozpoznawalności, bo to jest bardzo ważne. No to w tym momencie myślę, że z rozpoznawalnych osób w Ruchu Narodowym mógłbym wymienić tylko Roberta Winnickiego, Krzysztofa Bosaka, rozpoznawalny dla zwykłego człowieka, jakiegoś tam szarego wyborcy. Nie dla mnie, który siedzi w środowisku od kilku lat i orientuje się we wszystkich meandrach. No może jeszcze Witold Tumanowicz. Częściowo. I tyle. A jednak mimo wszystko w Ruchu Narodowym 5 lat temu było więcej tych postaci rozpoznawalnych. Przynajmniej o zasięgu, powiedzmy, regionalnym, czy jakimś tam środowiskowym. No przypomnijmy, startowała z listy Ruchu Narodowego dr Marta Cywińska. Obecnie, jeśli dobrze pamiętam, redaktor naczelna prawego.pl. Artur Zawisza. Nawet ten Marian Kowalski, który mimo wszystko miał pewne umiejętności takie krasomówcze, dzięki temu był tam jakoś rozpoznawalny, na Podkarpaciu startował, no teraz to akurat radny z PiSu, były w poprzedniej kadencji, teraz chyba nie wszedł, Marcin Siembida, ale też działacz kresowy, tam regionalnie na Podkarpaciu dosyć rozpoznawalny, a teraz co, no, jakby Ruch Narodowy miał budować swoje listy, no to byłyby to listy absolutnych, totalnych no-name'ów. Ja mam nadzieję, że nie mówię tego,
Nie mówię tego po to, żeby tam uskuteczniać krytykanstwo, niszczyć ten cały tam mozolnie zbudowany dorobek, tylko po to, że no może ktoś zobaczy, dojdzie do wniosku, że jednak tam nie wszystko wygląda tak, jak powinno wyglądać i to poprawi. Po prostu tak, no jeśli ta formacja aspiruje do reprezentowania interesów narodu, obozu narodowego, to jako Polak i narodowiec mam prawo wytknąć te błędy. No to jest... Myślę, że dość proste. I tak temat Andruszkiewicza, temat tej koalicji jakoś, myślę, poruszyłem. Oczywiście zapraszam do korespondencji, do pisania, czy tu w komentarzach, czy mailowo, czy na fanpage Dobrego Szlaku. Zapraszam do jakby podsuwania tematów. Myślę, że dzisiaj jeszcze jeden odcinek nagram, bo tematy się mnożą. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę. Proszę uwagi techniczne, merytoryczne. Będziemy starać się wszystkie błędy jakoś tam korygować. Do zobaczenia. Czołem Wielkiej Polsce.